Tomek, zabrakło naprawdę niewiele do tego, aby urwać jakieś punkty dzisiaj drużynie ze Szwecji. Duży twój udział w tym dobrym wyniku, obie bramki twojego autorstwa, jakbyś opisał to spotkanie, no i ocenił? No popisał, no taktyka była tak sama jak z Red Bullem. Pierwszy tercjum grać z obrony bez blendów i czekać na po prostu jaki ich blend i jaką kontrę albo coś, ale tylko na 0-0 pierwszy tercjum. I abyśmy mieli dobry początek do drugiej tercji. No a się udało, no. Po prostu to było stale o jedną bramkę. A decydowali detaily, szkoda. No ale to jest chyba pozytywna informacja, że w meczu mistrza Polski z wicemistrzem Szwecji decydował detale. To znaczy, że wyciągnęliście wnioski z tego pierwszego meczu Szwecji, no i naprawdę pokazaliście taki sportowy charakter. No bardzo lepieśmy grali, no bardzo lepiej, jak po Szwecji. I tak samo i w piątek z Red Bullem to było to samo, no. Mieliśmy dużo szansy na bramku na 3-3. Kibici, ja myślę, że mieli dobry mecz. No. Powiedz, co jest dominujące? Czy taka radość z tego, że ten mecz tak dobrze wam wyszedł, mimo porażki oczywiście, czy jednak żal, że nie udało się zdobyć choćby punktu? No nie wiem, no. Tak ono chodzi o to, że w tej Lidze Mistrzów to tylko o walce. A decydują te detaily, jak mówię. A po prostu aj Kari i wszystko, no to jest bardzo, bardzo mocny, bardzo mocna drużyna, jedna i druga, cośmy grali, no. Za chwileczkę powrót do rzeczywistości, już piątek mecz o Super Puchar Polski z GKS-em. Tychy, jakiego spotkania możemy się spodziewać? No ciężko powiedzieć, nie graliśmy z nimi od finału, zobaczymy.